Uzależnienia, choć są obecne od setek lat, to przez dekady zmienia się ich rodzaj. Coraz częstszym problemem są uzależnienia behawioralne, które łączą się z zaburzeniami osobowości. Czym są? Jak wygląda terapia i przede wszystkim, jaką rolę odgrywa rodzina w jej trakcie, sprawdzała Karolina Komada. Nie tylko od alkoholu, papierosów czy narkotyków. Wraz z początkiem XXI wieku weszliśmy w erę nowych uzależnień, uzależnień behawioralnych. Ktoś powie, że używanie komputera, zakupy, seks, to są takie normalne, prozaiczne czynności. Natomiast jeżeli to jest w nadmiarze, mogą prowadzić do poważnych zaburzeń, no a niestety patologiczny hazard przykładowo, czy uzależnienie od seksu cechują się wysokim odsetkiem samobójstw, więc jest to poważne i trzeba to leczyć. A leczenie jest długie i wymaga zaangażowania zarówno osoby uzależnionej, jak i rodziny. Często oprócz spotkań edukacyjnych również zalecana jest terapia rodziny osoby uzależnionej. Współuzależnienie polega na tym, że osoby bliskie osobie uzależnionej próbują dostosować się do tego, jak funkcjonuje osoba uzależniona i w związku z tym u nich wykształcają się też objawy współuzależnienia, tak? Czyli często pomagają, ale w taki sposób, który niekoniecznie pomaga pacjentowi. I żeby się tego nauczyć, ważne jest też, żeby rodzina podjęła terapię, czy to indywidualną, czy właśnie grupową, żeby się dowiedzieć jak najwięcej, jak pomóc pacjentowi. W przeciwieństwie do tradycyjnych uzależnień, w przypadku uzależnień behawioralnych nie jest wymagana abstynencja po zakończonej terapii. My jako terapeuci proponujemy pacjentom taki model trzeźwościowy, całkowitej abstynencji od substancji psychoaktywnych. Natomiast w uzależnieniu od uzależnieniach behawioralnych, w nałogach behawioralnych nie dążymy do całkowitej abstynencji, no bo co zrobimy? Abstynencję komuś od pracy, abstynencji nie wolno używać komputera. Czy jeżeli ktoś jest w związku małżeńskim, abstynencję seksualną. Czyli tutaj chodzi o takie przeformułowanie tych niekonstruktywnych zachowań w konstruktywne. Konstruktywne jak pomoc i wsparcie otrzymane po zakończonej terapii. Podczas konferencji Współistniejące wyzwania w leczeniu uzależnień specjaliści rozmawiali o rzeczywistości, z jaką muszą się zmierzyć pacjenci po wyjściu z nałogu. Pacjent pod koniec terapii ma układany ze swoim terapeutą plan. Plan, on nie wychodzi tak po prostu, kończy ośrodek. On ma dokładnie ułożony plan, co dalej. I najczęściej ze względów ekonomicznych musi pacjent wracać w te miejsca swojego byłego, wcześniejszego zamieszkania. Przy czym mamy też pacjentów bezdomnych, więc tutaj ta alternatywa jest naprawdę trudna. Co można im zaproponować? Idealnym miejscem byłyby hostele przy ośrodkach terapeutycznych, gdzie pacjenci po skończonej terapii mogliby zamieszkać, uniknęliby wtedy powrotów do środowisk patologicznych. Choć takich hosteli jeszcze nie ma, to trwają rozmowy, by takie miejsce mogło powstać przy Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień Familia w Gliwicach.